Tak, jest tutaj 6 miejsc kamperowych. No jak to u nas, kończy się asfalt. Na początku byłem temu przeciwny, ale Monika znalazła. Nie ma żadnych zacieków, nie osadza się kamień na baterii. Jest tam parę fajnych miejsc, które wam pokażemy. Trochę trawersujemy teraz. Podjazd mnie pobił. 922 metry nad poziomem morza. Okay. Domek będzie do wynajęcia, jak będzie oświecenie. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć. Wyruszyliśmy wreszcie w podróż, nadal jesteśmy w Polsce, ale przyjechaliśmy do miejscowości Kęty, do restauracji Buongiorno. Jesteśmy tu na ogródku już od wczoraj. Jesteśmy w Kętach nad Żywcem, bo podobno są dwa Kęty, tak? Czy jakoś tak? No. Tutaj za nami jest scena, dzisiaj jest pusta, ale wczoraj się tu dużo działo, była muzyka na żywo i co najważniejsze, mogliśmy się spotkać z niektórymi z was. Tak, dzięki wielkie, że tutaj przyszliście. Po prostu naładowaliście nas taką energią, tymi wszystkimi komplementami, tymi pogawędkami. No, po prostu było niesamowicie. Dzięki wielkie. Fajnie było podzielić się z wami doświadczeniami, posłuchać, jak wy podróżujecie, jak to u was wygląda. No, po prostu było nam mega, mega miło. Tak, no, są z nami również majowe podróże, Ariel i Marlena. O, tam są właśnie. I odebrali właśnie pizzę, którą zamówiliśmy. Hello! Halo. Tak, to my. Mamy wałówę. Tak. A gdzie jedziemy, powiedzcie? Słuchajcie, jedziemy na Majowe Wzgórze. Z takimi tutaj pięknymi rzeczami. Pooglądać widoki, zobaczyć, czy tam wieje, czy w ogóle wszystko stoi na miejscu, czyli domek i tak dalej. I a my, Paweł, co? Jaki plan mamy? No, rowery oczywiście. Rowery, nie? Tak. A to, tak. Mamy, patrzcie, jakie tu piękne rzeczy serwują. Cornetto pistacjowe. Tak. Italia, Italia. Pizze, fantastyczne miejsce, a szkoda jechać, no ale trzeba spalić te dobre rzeczy. Oczywiście. Czyli jedziemy w góry na szlaki. Oczywiście, także zaraz zobaczycie, jak wygląda Majowe Wzgórze majowych podróży. Zanim jednak pojedziemy, chcielibyśmy serdecznie podziękować Marzenie i Pawłowi, właścicielom tego cudownego miejsca. Miłośnikom van life'u, miłośnikom Italii, no i cudownym ludziom, którzy nas tutaj tak pięknie ugościli i dali nam możliwość spotkania się również z wami. Tak, to było super doświadczenie, jest to dla nas mega miłe, jeżeli ktoś nas ogląda i zaprasza nas w takie miejsca, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać i to jest super. Spędzić cudownie czas. Także dzięki wielkie. Dzięki wielkie. I polecamy oczywiście wam to miejsce. Można tutaj pysznie zjeść, odpocząć, może nawet zaparkować kamperem. Tak, jest tutaj 6 miejsc kamperowych. Jest tutaj możliwość również zrobienia serwisu kampera. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to będzie wszystko funkcjonować, ale jeżeli jesteście po drodze, warto tutaj wstąpić i zapytać się, czy można zaparkować, czy można zrobić serwis. Jak i to będzie wyglądało i zjeść, na tak, przykład. Dokładnie. Dobra, Monia, my już musimy lecieć dalej, bo my jesteśmy tak naładowani w końcu energią, że mogliśmy pojechać w góry drogę, przenosić. W góry przenosić. Super, spędziliśmy czas z rodzinką, ale chcemy też troszeczkę sobie tutaj zwiedzić to południe Polski, także lecimy, a wy zostańcie z nami. Jesteśmy prawie na miejscu, zatrzymaliśmy się pod sklepem zrobić jakieś drobne zakupy, ale pogoda delikatnie nas zaskoczyła. Leje, znaczy lało przed chwilką, już teraz przestało, no to takie o. Właśnie takie się dzieją cuda. Czarne chmury i ulewa. Jak to u nas, kończy się asfalt. Jedziemy. Tak, po tych marokańskich drogach to już teraz nie ma trochę problemu. Się przejaśnia, więc liczymy na to, że za chwilę już będzie ładnie, ale póki co jeszcze siąpi deszcz, jest mokro, jest błoto
i idziemy zjeść pizzę. Zrobiliśmy sobie z Arielem krótką przebieżkę przed jutrzejszą wycieczką rowerową. Ariel zabiera mnie tutaj w okoliczne pagórki, pokaże mi kilka miejscówek. Nie no, miejscówka jest super, wyszło słoneczko, ta pogoda się tutaj cudownie szybko zmieniła z tego deszczowego popołudnia. Mamy piękną pogodę. Zobaczymy, jak kondycyjnie to wytrzymamy. Dzisiaj zrobiliśmy niecałe 11 km, niecałą godzinkę. Było fajnie, było super i mam nadzieję, że jutro kondycja nam pozwoli przejechać dużo, dużo więcej i dzięki temu zobaczymy dużo piękniejszych widoków. Dobra, szybki prysznic, jakaś kolacyjka, wypoczynek i jutro jedziemy razem na wycieczkę. Biorąc prysznic, często wyciągamy toaletę, bo jest tam wygodniej i mamy więcej miejsca. Suszarka w wanie, super sprawa. Na początku byłem temu przeciwny, ale Monika znalazła 800-watową, więc nie drenuje ona jakoś nadmiernie naszej baterii. Po kąpieli zawsze wycieramy do sucha naszą łazienkę. Dzięki temu wygląda na cały czas, jakby dopiero co była zrobiona. Nie robiła zacieku, nie ma żadnych zacieków, nie osadza się kamień na baterii. Także po prostu wydaje mi się, że warto spędzić tą minutkę czy dwie po kąpieli, żeby wszystko doprowadzić do ładu i składu. Kabinę często wykorzystujemy jako suszarnię. Składujemy tutaj na przykład troszeczkę wilgotne ubrania, które, no po wiadomo, wycieczce rowerowej troszkę są przepocone. I tak oto na przykład spodenki mogę sobie powiesić tutaj na desce rozdzielczej. Tak samo jak i kurtka, troszeczkę nas tam zmoczył deszczyk, ale niedużo. Tak to wygląda. Każde miejsce w wanie należy wykorzystywać. Nawet miejsce za siedzeniem kierowcy wykorzystujemy jako taki schowek. Mamy tam ubrania rowerowe, to są Moniki, a w tym worku są moje. Wszystko nam się tam idealnie mieści i nie musimy szukać miejsca w szafie albo gdzieś w schowkach w środku, w części mieszkalnej. No dobra, już Was więcej nie będę zanudzał. Jutro Wam powiem kilka słów na temat mojego roweru, bo pojawiły się pytania pod filmami z naszymi wycieczkami rowerowymi. Także do juterka. Rivers run dry, dust spreads in the air. Two dark days, do you have a tear to spare? Make a promise. Ja już gotowy. Szybki prowiant na szlaku, winogrona, banan, nektarynka, wodę. Trzeba o tym pamiętać. Kilka słów o moim rowerze. Jest to Trek Fuel AX6. Troszeczkę go upgrade'owałem, ponieważ mam hamulce SLX Shimano i z tyłu mam przerzutkę SLX-a tak samo. I zamontowałem również sztycę, którą można opuszczać i podwyżać podczas jazdy. Jest to bardzo fajna rzecz przy zjazdach, szczególnie bo bardziej panujemy na rowerze, jeżeli nasz środek ciężkości się obniża. Także to jest super rozwiązanie. Rower z 2014 roku, to jakże troszeczkę zabytkowy, ale i tak mam fan. Ariel, gotowy? Gotowy. No to elegancko, no to ruszamy. Mamy dla Was kilka ciekawostek, jest tam parę fajnych miejsc, które Wam pokażemy, z którymi związanymi jest jakaś historia, także zostańcie z nami. Ja mam pytanie. Tak? Jesteście dobrze ubezpieczeni? Ja jestem ubezpieczony, a Ty, Ariel? Ja też. Myślę, że korzystnie by było dla niej, żebyśmy nie wrócili.
Może dla Moniki, nie wiem, też pewnie korzystniej. Po jakim Beskidzie, Paweł, będziemy jeździć? Beskid Mały, okolice Ślemień. Tu mamy Ślemień, czyli stąd wystartowaliśmy. Ogólnie próbujemy się dostać tutaj, na szlak, a wjeżdżamy w Beskid Mały. Jest granica pomiędzy Beskidem Małym a Beskidem Makowskim. Czyli ta droga, ta dolina jest właśnie taką podziałem między dwa Beskidy. Jest tutaj, Ariel, ostry podjazd, tak? Tak, bardzo ostry. Droga krzyżowa, ale na nogach. A my będziemy mieli drogę krzyżową na rowerach. O, to mnie nie pocieszyłeś. No, będziemy odliczać stację. Trochę trawersujemy teraz, żeby nie cisnąć tak non stop pod górkę. To jest dobry sposób. Siódma stacja, połowa drogi za nami. Krzaczki zamieniły się w piękny las. Sosnowy, prawda? Tak, większości chyba. Chociaż to nie wygląda jak kora sosna, jest ciblasto. Aha. Dajcie znać w komentarzach, może wiecie, co to za drzewa. Może to świerki. Tu prędzej jest sosna. Takie spękane. Aha. Dzień dobry. Cześć, hej. Cześć. No i dziesiąta. Ale tu jest hardcore teraz. Mówię wam. Może sobie tak poleżę jak ten motylek. Taka jest moja prędkość na rowerze. Czternasta. Prawie Ariel. Już tam na miejsce. Przepiękny widok. Tam jest majowe wzgórze. Ale czas. 3 km przejechane. 3 km. No. Tylko. No jakieś. Szału nie ma, ale. Szaleństwo, a wyrąbani jesteśmy, jakbyśmy z 50 przejechali. Dokładnie. To co, zjeżdżamy, tak? No, starczy na dzisiaj. Nie, jesteśmy twardzi, jedziemy dalej. Nie, jedziemy, żartuję. Musi być. No, zadzwonimy tylko do dziewczyn, pomachać im. No, dobra. Możecie nam machać. Okej. Okay. Tak, teraz trochę dzikszy. Już nie ma płyt, tylko naturalne. To jest tutaj ścieżka spacerowa z kolarówka. A w lewo ścieżka spacerowa z kolarówka, ale na polane płonę. A tu kucówki. Pół godziny na kucówki mamy. Podjazd mnie pobił. Także rower prowadzę. Co nie zmienia faktu, że na górę dojedziemy, nie? Jak to Kesz mawia? Jak on to mówi? Kurczę, siła. Coś tam, motywacja. Jechaliśmy na gibasówkę, 842 metry nad poziomem morza i ciśniemy dalej. Tak jest. Power jest. Tak jest. I dotarliśmy na gibasówkę. To jest Paweł co? Gibasówka. Chatka gibasówka, kiedyś była prowadzona przez studentów. Można się tutaj zatrzymać, przenocować. To było kiedyś. Teraz tym się obiekuje taki pan, tam go widać nawet za oknem. Tak jest. Można do niego zadzwonić, zarezerwować swoje miejsce i spędzić tutaj noc w dziczy. W dziczy i w warunkach studenckich. Tak, ale my tu nie będziemy spali, bo dziewczyny by się zamartwiły na śmierć. Tak jest. I mogłyby być różne podejrzenia. Dziewczyny, jesteśmy grzeczni. Tak jest. Rowery jeszcze mamy. Zmęczenie na twarzy jest. Drugi rower. Na razie jest okej. Okay. Tak jest. Bez awarii. Nie. Lecimy dalej. Tak. No, to dojeżdżamy do kapliczki przy Dwóch Dębach. Jest to kapliczka historyczna. Legenda głosi, że mieszkało tutaj dwóch sąsiadów, którzy bardzo się zwalczali. No, ale kiedyś doszli do porozumienia i jakby dla przypieczętowania nowej przyjaźni postawili właśnie tą kapliczkę. A na nazwisko mieli Gibas. Dokładnie. Ponieważ wszyscy tutaj, była tu osada kilku domków,
I wszyscy mieli nazwisko Gibas, Gibasowie. Tak jest. Stąd Gibasówka. Kapliczka Chrystusa Upadającego na przełęczy Gibasowej. Kapliczka jest zamknięta, ale tutaj pod tym padającym Jezusem pod krzyżem jest taki obrazeczek dwóch mężczyzn, podaje sobie dłoń. To jest właśnie symbol pogodzenia tych dwóch panów. Po to jest właśnie na pamiątkę. Po tych latach wojny między dwoma gospodarstwami. Tak jest. Ale najważniejsze, że się pogodzili. My też się pogodzimy z tą męką, którą tutaj odczyniamy. Tak, ale to wszystko, ta piękna zieleń, te łąki, to nam wynagradza. Spójrzcie, jakie widoczki. Pogoda. Tak. Rezerwat przyrody Madahora. Właśnie w tej chwili jesteśmy w nim. Czyli Beskid Mały nadal. I jedziemy na... My jedziemy na Lechowiec. ...922 metry nad poziomem morza. Okay. Tu jest szczyt, a... schronisko. A schronisko Leskowiec jest na 890. Okay. I mamy do niego 0,8 metra. No to... kilometra, przepraszam. 0,8 kilometra, niecały kilometr. No to lecimy. No, tu mamy jakby coś żółty zjazd, ale ja myślę, że jak, kurczę, taki cel, jak to, się bawić, to go się chyba bawić. Osiągniemy, nie? Raczej. Na Leskowcu. Cel osiągnięty, następny cel to wrócić do domu. Cało i zdrowo. To już będzie gorzej. Dokładnie. Ale piona, kurde, super. Piąteczka. Dzięki. No. No a my pewnie się widzimy już w domu. Mam nadzieję, że dziewczyny jakiś dobry obiad gotują. Tak, i że nas pożywią. Myślę, że on już jest. Ja już nawet wiem co, ale to już zobaczycie, jak dotrzemy do celu. Tak, jesteśmy na miejscu, Teraz wam przednie wszystko podsumowane. 31,5 km przejechane. Wysokość to jest aktualna teraz. Łącznie pod górę 903, łącznie z góry 903, czyli nikt nas nie oszukał. Nikt nas nie oszukał. Kurde. Czas aktywności 2 godziny 42. Maksymalna wysokość 906, maksymalna prędkość, no przynajmniej na moim rowerze 48,8. No, co tu mamy jeszcze? Kalorie 1241. Wow. No to czad. Średnia, no, zasłużyliśmy. Średnia prędkość zasłaniamy. Całe 11 na godzinę, 11,5. Tego nie ma. Tak jest. No i tyle. Tyle. Powiedzcie teraz. Jechaliście 2 godziny 42, tak? Tak. Samej jazdy. Było was 5 godzin. Gdzie byliście? Kurczę, mówiłem, że mamy wziąć telefon od tych państwa, żeby potwierdzili naszą tożsamość, tak. I gdzie byliśmy. Spotkaliśmy na szlaku i właśnie mówiliśmy, że może telefon weźmiemy, żebyście mogły zadzwonić, że się spotkaliśmy tam na tej Gibasówce, tak? Tak, bo pani mówi, są teraz takie możliwości, bo my zdjęcia jakieś tam robiliśmy. Mówi, teraz są takie możliwości,
że wy możecie spokojnie ściemniać, że gdzieś w jakimś barze siedzicie, a tu niby szczyty zdobywacie. Nie, no trochę stawaliśmy, trzeba było coś zjeść, odpocząć, no, zobaczyć widoki. Urządzenie wtedy, wiadomo, zlicza tylko tak. Naszą pracę. Nie, no super. No. Kurde, piona jeszcze raz. Dzięki. Elegancko. Paweł. Super było. Brawo. Idziemy coś zjeść. Brawo wy, zasłużyliście na obiad. Yes. Nie, tak nie róbcie, bo tam znajdą się ci ekstremalni jeżdżacze i powiedzą: kobiety, 31 km, to jest kurna na paluszka nawet nie zasłużyli. No. No. Ja zasłużyłem na jakieś kluski z gularzem chyba, nie? No. Podobno coś takiego jest. Najpierw kąpiel. Najpierw kąpiel. Wspólna, Paweł, idziemy. Oszczędzamy wodę. Tak, mamy tyle za sobą, że tak. Możemy razem kąpielę zażywać. No mamy to, do czego tutaj tak pędziliśmy, a teraz Marlena z Arielem, powiedzcie mi, co to jest? Ten gulasz... Nie miałam przełknąć. To nie gulasz, to bograsz. Bograsz, to nie można nazywać tego gulasz. Ja się nie znam. Gulasz tak jest pisało taki... w przepisie. Gulasz, no to takie mięsko. Jest samo mięso, smażone. Gulasz to jest samo mięso, a tu jest dodatek ogórków kiszonych, marchewki papryki. I papryki. No, i kluseczki. I kluseczki. Wow. Smakuje chyba... jak skrzyżowanie gulaszu z zupą ogórkową. Przepyszne. Oni tak muszą powiedzieć. No tak musimy powiedzieć właśnie dokładnie. Ale ja to mówię szczerze. Mi się wydaje jeszcze, że ten obiad tak wspaniale smakuje. Bo zrobiliśmy ponad 30 km. Mam piękny widok na góry. Jest sielska atmosferka, ćwierkają ptaki i chyba to jest kwintesencja tego obiadu. Przepraszam, też, to ja zrozumiałam, że to jednak nie jest dobre. Tylko zasługi są zupełnie inne dla naszego widoku. Ptaszków ćwierkających. Chyba popłynąłeś. Nie, no tak jest. To nie jest zasługa twojego talentu kulinarnego ani towarzystwa. Nie. To jest zasługa tego domku i okolicy. No żartuję, przecież wiesz. Dobra, zabieram żartuję. Się za jedzenie. Zaraz mnie dostaniesz. Zaraz ci zabiorę. No, dobra ta kawa. Bardzo dobra. O, my sobie tak siedzimy i chillujemy, a tu ktoś nas podgląda. Super miejsce. Wspaniale się tu odpoczywa i niedługo będzie do wynajęcia, tak? Miejmy nadzieję, że niedługo będzie do wynajęcia. Podzielicie się z innymi? No tylko, o tylko. Oczywiście czekamy na was, no bo przecież... Tak. Ale jest jedna zagadka. O, tak. Domek będzie do wynajęcia, jak będzie oświecenie. Ale to już musicie zobaczyć w Kabaret Hrabi, to był? Tak, tak. Będzie link w opisie filmu, więc musicie sobie na to zajrzeć, co to jest to oświecenie. I teraz może co, jakiś konkurs zrobimy w tym temacie? Jakiś procent upustu na nocleg pierwszy? A to już od was wszystko zależy. Kto dojdzie do tego, co to oznacza to oświecenie, epoka oświecenia. No, to dostanie rabacik. My już się zbieramy niestety, uciekamy z tego pięknego miejsca. No żałuję. Żal odjeżdżać, bo jest tu tak cudownie. Haryl mi powiedział, że jest jeszcze jeden szlak, który możemy przejechać, no ale za rok. A tu jeszcze może coś pozwiedzamy. No, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczonka. Hej. Hej. We'll be right back.